875 i witam was w pierwszym odcinku z gry War Thunder. No, Jest no mów, mów. dzisiaj ze mną Max z grupy Planowóz, Kuba także z tej samej grupy i Siemka. Tiszka. No dzień dobry. Siema. No to nagrywamy właśnie, ja też coś tam nagram, rzucę na kanał, żeby coś tam było. Startuj No, na co to. startuje? Ja nie. Aha, na pewno ma startować. Dobrze, jakby co, to lecimy Ty, tymi. Cika, ty bądź gotowy może. Lecimy Starty. poziomami Nie piąty, wszyscy są trzecimi. gotowi. Wszyscy są gotowi. Wszyscy. A już teraz tak. No Niestety. to zobaczymy się w bitwie, bo mnie to trochę zajmuje ładowanie się to. Aha, a mnie nie, a mnie będzie gnać cały czas. Ty hajl. Taki jestem U mnie hipsta. jest cienedzie. Hipsta. Ej, nie rozumiem dlaczego, ale mamy ten. W oczekiwaniu na sesję mam oddział 2-3. A w oddziale, w tym okienku oddziału mamy stopień oddziału 5. Dobra, mi się dołącza do rozgrywki. Nie Mi widzę. też dołącza do rozgrywki. Dla mnie też. Na dwóch. Dominacja? No, Dominacja pale jest iu. najlepsza. Tak, na pele było to. Pale iu, jak ja to mówię. O, ta mapka, o. Nie lubię tej mapki. O, ja Ej, też dobra, nie. lecimy bombowcami na początek. Ja torpedy w końcu biorę. Ale to jest Bombowcami? beznadziejne na tej mapie, że na początku, jak tam Dobra, wylądujesz, nie bombowcy. uda ci się wyhamować, to wpadniesz do wody i potem. Dobra, ktoś może wziąć, nie wiem, bierzcie bombowca albo myśliwce, bo Ja ja wziąłem lecę. bombowca. Dobra. Ja lecę Kataliną. Okej, to ja zaczynam od nowa. Okej, już jesteśmy. Jak widzisz. Napo, czy ty żyjesz, czy... Jak widzi? Jak widzicie, już jesteśmy. To nie jest tak jak w WoCie, że można grać tylko jednym samolotem, tylko od razu całą nacją grasz. Ja mam akurat takie samoloty, wybierzemy sobie może na początek, żeby było przyjemnie. Ten samolot Su-2. Tak, wchodzimy do naszej pięknej bitwy. Max, gdzie ty jesteś? Ej, bitwa nie może być piękna. Są straszne, ludzie tam giną. No nie może być piękna. Ja jestem. A założysz się? Ja jestem idealnie nad. Wait, gdzie ty jesteś? Ja widzę Tiszkę A, tylko. ty z tyłu jesteś. A ja też was widzę tylko na mapie, ale. Do góry. Pytanie, jak Ale rzucić oni są na górze, a. Jak rzucić torpedę i wrócić tak, żeby nie oberwać, bo zawsze dedam po pierwszym rzucie. A Nie ja ma nie. takiego sposobu. A ja nie, mi się jakoś zawsze udaje zrzucić torpedę i uciec. Zawsze Ej, albo dobra, mnie wiecie krąży co? ognik, bo. A jakby Wiecie co, to co? ja bardzo lamię w tą grę, więc mi nie piszcie, że jestem lamą, ani mam. Lama. Bo ja wiem o tym, że ja w to lamię, jestem tego w 100% świadom. I niestety, znaczy niestety, stety, nagrywam z progamerami, więc to jest, wiesz, oni Z kim, są. przepraszam? Z kim? Bo nie dosłyszałem. Z progamerami. Aha, którzy to? O ty. Aha, ja. A Wiesz co, właśnie nie mogę teraz nawet zrzucić bomby na niszczyciel. Moment, więc jest dlatego teraz. niestety, dobrze, oni grają, oni to ogarniają, ja nie, więc to może będzie lepiej. Już nie będę Hehehe, ja wzywał. aż tak nie ogarniam. Dobrze, ty przynajmniej chociaż jednego zniszczyć podczas bitwy. Co ty, dwóch? Już mnie to zniszczył. Może trafię. O, trafiłem obydwie. O, zniszczyłem, lol. Weź. Już. Widzicie, jak szpanuje? O, dobra, ale... O! Nie, idź sobie, idź sobie, Wodę idź noszę! sobie. Idź sobie, proszę, zostaw mnie. Kto ci Jaka bije? lepsza, uniwersalna czy Epic? Odszedł sobie. Ej, Boże, kto zaraz... leci nade mną, obok mnie z naszych? Boże święty, ja zaraz dostanę od statku i to będzie tak bolało, tak mi się... Uła. O nie, Piękny wyjdź. komentarz. Wyjdź. Wyjdź, leci za mną ten Buffalo. Pomocy! To Hilfe! leć w moją stronę. A do mnie strzelają chyba z okręty. Leć w stronę słońca! Tak, to jest dobry plan. Rozpędzeni w stronę. Przestań, bo to moja siostra śpiewa. Ona ma Jest. 2 lata, nie 4 lata. Widzisz, już nie wiesz ile lat ma twoja siostra. Wstydź się. Mnie Co ten, wkurza. co ten typ robił, what the fuck? Wiecie co? Ja nie wiem jak, ale ja to przeżyłem. No widzisz, jesteś progamerem. Kurczę, miałem coś powiedzieć, ale zapomniałem co.
gdzie ten... Tiszka, coveruj mnie, bo ja zaraz umrę. W sensie tutaj ten F2A mnie dogania. A ja gonię tego bufona. Co ja to jest? To jest bufalo. No gonię właśnie, tego bolszewika. Ktoś do mnie strzela, chyba z naszych. Nie, ja do niego strzelam. Bym w ciebie strzelił. I co? Dobrze by ci było? O kurde, co tu się dzieje? Co? Jakie spisanie? Jezu. Czy to normalnie, że tym samolotem zaczęło trząść? Nie, normalne. Asysta, dobrze. To jest bardzo normalne. Tak normalne, że... A, nie ma. Że aż za normalne. Ja mam na historii takie coś, że po prostu mi tak strasznie kręci w prawo, że po prostu latać nie mogę. Nie wiem czemu. Wszystko no widzisz, dobra. Jakie tajemnice skrywają te gry nieszczęsne. Dobra, nie będę się tam do niego pchał, bo nie dolecę. Ty, Napo, naprawdę, to coś ty jarał, bo ty, kurde, taki wygadany jesteś, że... Dobra, ja mam do końca szczegóły naprawy... Szczegóły po odcinku. Dobra. Szczegóły po odcinku. Po godzinach. Tak. Gonię bolszewika. Czy ja mam wrażenie... Ej, wywaliło Kubę. Spoko. Zemsta. Adminowi się poskarżyłeś. Zemsta na bolszewików. A, dobra. No już, jeszcze tylko 2 sekundy i mogę lecieć kolejne bomby spuszczać. A ja już jestem, kurczę, hardcorem i mam 2 asysty. Wow. O kurde. Jestem OP graczem. Ja też, bo oczywiście... A jestem nad tym, jestem nad maksem. No bo ja to się z bombami bawię, to jest... Ja też! Mało dochodowe, ale dzięki temu wygramy, bo tikety im spadają. Lubię się bawić bombami, bo to wybucha. Dobra. To jest tyle fanów z tego. Dobra argumentacja. Czekaj. Ej. Aha. A! Wszystkie bomby na niego. Lecą za mną dwie osoby, co by tu zrobić? Dobra, trafiłem go. Gonię, nie wiem kogo, ale gonię. Pomóż mi tu najlepiej. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Jak się odwrócę, to mnie statek zestrzeli. Czy mi się wydaje, czy za tobą jak leci? No jak? Nie wydaje ci się. Aha, no to fajnie. Trzeci level jak? No to... Radzimy. Ej, ogarnijcie tego suchara. Czy mi się wydaje, czy za tobą jakie ci? Jak leci? No a jak? ale dosunął. Hehe. Utwórz nową serię. No to spadam. Gdzie? Aha, dobra. Myślałem, że... Weźcie, jak mnie poszatkowali! Co to było? Nie wiem. Poczekło, nie spadam. Nie, 2H112 wzięły. Dobra, teraz Napo, tak, zasadnicze pytanie. Ja tam polecę, jeśli ty mnie będziesz osłaniał, ale tylko i wyłącznie... Ale nie wiem, gdzie ty jesteś, to cię zaraz tam podlecę. Ja idę cię osłaniać. Nie idziesz, tylko ja go idę. To po pierwsze. Po drugie lecimy. Zestrzelam was. Nie, serio, ale... by się przydało. No to już zaraz tam podlecę, spokojnie. Lecę. Teraz prowadzimy ogarnięty odcinek. Bo ja bombę 500, to mi było, jakbym tam doleciał i gościa sprzątnął. No to już do ciebie lecę. To schodzi na raz. A kogo? No tego bossa ich. Pancernika? A pancernik? A, pancernika. Lecę do ciebie z prędkością. A ile masz tych 500 km na godzinę? Jedną. Aha. No bo 500 chyba tylko jedna siada, nie? Tak. A nie 3000 kg nie na pancernika jest? Oj, wiesz co? Ja kiedyś zniszczyłem pancernika waląc kilka razy 500, ale nie wiem, może po prostu... Mój kolega właśnie miał Wellingtona... Trafiałem w miejsce. Mój kolega miał Wellingtona z tym najlepszymi, to wziął na 3 hity go ściągnął i tyle. Oj, dobra, no to by się przydał wasz support, jakby to się mówi. Ja tu lecę, ale mamy problem, bo jak? Ooooooo! Nie mogę! Max, co to było? Wleciał we mnie, bo nie wiedział, co zrobić, to we mnie wleciał. Bo już leciałem do ciebie i wtedy takie bum. Tylko widziałem, jak się rozleciałeś. Ej, pomóż mi to, bo tu... Bo tutaj leci jak? Ale byłem, no to jest naprawdę, trzeba być niezłym kutatem, żeby coś takiego robić. Jezu, ach. Co tu się dzieje? Przelatują obok mnie. Mnie ja też. Nienawidzę jaków. A ja nie wiem. Są szybkie. Wszystkich trzech w ogóle, wszyscy się rozbili.
nade mną leci jakiś. Wiecie co, no nieźle, bo to nieźle przegrywamy. Ale nieźle nas cisną. Ja się staram coś działać, tylko się na mnie rzucili wszyscy, plus samoloty, plus statki. Wszyscy plus samoloty, nie ma tu nikogo oprócz samolotów. Jezu, tak prawie. Co się dzieje? Ej, a mam pytanie, czy da się zrobić tak, żeby po prostu... Boże, spanikowałem. Da się w wyższym levelu na niższym? Słucham? Da się na wyższym levelem na niższym... Je? Latać? Czekaj, ja nic nie zrozumiałem. Bo ile razy ja gram... Takim na przykład... Poskładaj zdanie i wtedy nam powiesz. No na przykład gram takim, nie wiem, takim trzecim levelem czy czwartym i nagle mi tu wyskakują jakieś ósmolevelowe Spitfire, nie wiem stąd. No da się, no pewnie, że się da. Dobra, przejmę to, mówię wam, że ja to przejmę. Nie jest, przejąłem. Bum, bum, buja, skąd przejąłem. Skąd tu BF? A nie, to 110, dobra. Wracam panu. What the fuck? Ej, ogarnijcie, że bombowiec mnie goni. Lol. Ja też tak często robię w desperacji. Aha, dobra. Kiedyś miałem takiego keystika, że był po prostu tym viewfighterem. Działkami z tyłu zabiłem chyba, nie wiem, 5 osób. Ja właśnie też uwielbiam te działka z tyłu w viewfighterze. One normalnie, wiesz, po prostu to jest rzeź, co one robią. Kurde, nie do żyjaków zdjąłem, to jeszcze Jerry Cobra mi się działa. Wszystkich, więc Spitfire. Wiecie co, ja teraz uprawiam magię, mianowicie goniło mnie dwóch, uciekłem i mi jeszcze zniszczyłem bombowca. A ja lecę przy jakimś BF jest. Normalnie jestem z siebie dumny, wiecie? A goni mnie jak? Ktoś go zdjął chyba. Nie no. Bitwa nie zbyt dobra, bo same tutaj wielkie levela trzeba. Nie, bo Kuba wziął R2, to jest bombowiec na 5 levelu, nie? I się cieszy, że kurczę wziął fajny samolot. Tak to by nas wylosowało normalnie, no ale... Niestety. Nie ma spoko, w sumie nie jest tak źle. Zależy dla kogo? A nie ty, Johnny. A nie, Mik. Nie rozumiem, dlaczego na niższym levelu w Ruskach jest łak i ma 20 mm, a taki Mik nie ma. Albo w Japonii. Ooo, ale dostał, o mój Boże, ale to było piękne, o. Kurde, dobra, my to możemy wygrać, powiem wam. Możemy? My to wygramy. Cuda wierzy, patrzcie, mamy tego. Zresztą ja tego BF-a, uda mi się. Ja chciałem go zestrzelić. No to dawaj, czym lecisz? Ha, bo Peszka ci coś... Ja pierdzielę, ej, ja może nie zmieniłem amunicji, bo jeśli ja zmieniłem amunicję, ale no to... ktoś w niego się wbił, to było piękne. Dobra, chyba zginę, wiecie? Ktoś się wbił w tego BF-a. A masz jeszcze jakieś samoloty? Nie no, mam, ale chodzi mi o to, że... Natek, długo... masz jeszcze jakieś samoloty? Coś? Ja mam chodzi jeszcze... To, że... to jest moje ostatnie teraz. A mój jeszcze mam dwa, oprócz tego. Wiesz, ja mam cztery, oprócz Bertola. Jak ja mam szczęście, Boże Święty, ja mam takie szczęście teraz. No widzicie, on tylko tak gra. No, tylko na szczęście lecę, mam pytanie, czy da się wygrać Battle Tropis Million? Tak, a czy wiesz co, to musiałbyś jakieś wiksy robić? Mój kolega był gorszy ode mnie i dostał milion Battle Tropis. Cholera, gościu to zaraz przemienię, dobra, nie przejął tego. Czterech na mnie, tak. Ja lecę taką wielką krową. A ja mam tylko 57 tysięcy i nie mam kasy, prawda? Żebym jeszcze tylko wiedział, co to znaczy. No tych... No weź do niego strzelaj, do tego... Oj, znowu wszystko przez ciebie, Max. Cicho. Wszystko przez nas. Przejmę to. A teraz może dla odmiany 4-5. Nie, prawie no to przegramy. Weź, Max, dzięki. To nie moja wina. Przegraliśmy! Przegraliśmy, ale... bo wygrać nie mogliśmy. Ja bym do niego nie doleciał. Jest taki bombowiec niemiecki. Zagraj mi jeszcze jedną bitwę. Który ma 40 bomb po 50 kg, jeżeli są jakieś lekkie pojazdy, to nie tak ciacha, tak wiesz. Tak, to jest ten Heinkel czy jakoś tak. Tak. Dobra, ja już skończę odcinek. Tak się pracują moje wyniki. No to do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję za oglądanie. Cześć.
No, to ja się teraz pożegnam, żeby już tam nie przedłużać. 15 minut optymalna długość do oglądania. No to dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, hej!